You know I do. Chłopaki. Są jeszcze z przodu. Ta dwójka raczej... Wiecie, oni... Oni raczej już nie... Co to jest? Maczeta, no fajnie. Tep 4. generacji, no ładnie. No cóż, ten pociąg już odjechał. Nie zabijać ich. Chciałem dobrze, ale... Wygląda na to, że jest... Pewnie nie zawsze to działa, to... Czasami podejdę do typa tak jak przed chwilą. Koniec z takimi akcjami. Przysięgam. Po powrocie otwieram budkę z hot dogami. Ta. Co jeszcze? Chuja zarobisz z parówą w ręku. Wal się, Charles. Wal się. No, dawaj lepiej do radiowozu, dawaj. Kurde, jak z polskiego filmu, polski serial kryminalny. Totalnie. Co ja mam za spluwę? Co to jest? To mi podmienił, kurde, karabin. Czeta, nie? Wolkodaw. Obłożona embargiem ze względów humanitarnych seria broni od Tektroniki. Daje szansę na wywołanie krytycznego podpalenia. Nie dziwię się, że zabronili. No nie dla mnie to zabawka. W środku jest nasz radiowóz. Masz je, nie? Kluczyki? Czekaj. Zostawiłeś je na górze? Nie, no luz. Dodger. O kurwa. Oh my god. Proszę, proszę, jaki komitet powitalny. Bardzo miło z waszej strony. Chłopcy, co się stało? Przyjechałem za wcześnie? Wszystko wytłumaczyłem. Cisza. Ciebie nie kojarzę. Skąd się tu wziąłeś? Sam już nie wiem. Szczerość. To lubię. Wiesz co? Nasuwa mi się jedno pytanie. Czy któryś z was... nie ma przypadkiem czegoś na twarzy? To nie tak. No, jakby to powiedzieć... Ty. Może ty szybciej składasz się. Była strzelanina i jeden gość dostał, krwawił. Potem przywieźliśmy te narkotyki. Wszystko zostawiliśmy na górze. Jest okej. Też wygadany. Dobra, do 3 razy sztuka. Mam mu wierzyć? Mówi prawdę? Nie, i dobrze o tym wiesz. No, wiem. Charles, Bill, powiedzcie, co się stało. Więc... złapaliśmy złodzieja, który ukradł ci 200 gramów narkotyków i... przywieźliśmy go tutaj. Tylko on te narkotyki zjadł. Zjadł? Połknął. 200 gramów. Połknął. Przy was? No zanim zdążyliśmy zareagować. Potem próbowaliśmy je wyjąć. Co żeście kurwa próbowali? Mnie przy tym nie było. Zaczynam żałować, że mnie też nie. Mów, co zrobiliście. Dokładnie. I bez ściemniania. No, próbowaliśmy wyjąć je. To znaczy te narkotyki. Ze środka. Z niego. Ze środka? Kurwa. Czyli cała ta krew... Chcieliśmy je odzyskać, ale... tak jakby się w nim już rozpuściły. Ja pierdolę. Słyszycie to? Dzikusy, szefie. Dobra, a ty? Ciebie po co w to ściągnęli? Słuchaj, byłem tą historią równie zaskoczony co ty. Ściągnęli mnie, żeby ich stąd wyciągnąć. Okej. Czyli przez waszą gamoniadę przekręcił się złodziej. Pokroiliście go, choć dragi zdążyły się już rozpuścić. I jakby tego było mało, wciągnęliście w to poważnego człowieka, bo baliście się kary. Mniej więcej. Zwariuję. Równie popierdolonej historii dawno nie słyszałem. Kurwa! I to gliniarze, skurwysyny, służyć i bronić! No, stereotypów o durnych policjantach to wy nie zmienicie. Nie mogę. Kurwa, kumple mi nie uwierzą. Trzeba było ich nagrać, szefie. To co? Jesteśmy okej? Jesteśmy okej. Taka historia zaproszek, który mogę ogarnąć w pół dnia? Dajcie spokój, możecie iść. Szefie, powinniśmy sprawdzić, co z chłopakami na górze. Racja. To jeszcze moment. Sprawdź sygnały z biomonitorów. Sygnały z biomonitorów są wypłaszczone. Oj, to brzmi jak niedobra wiadomość. Dla was. Ty kurniu! Halo? Policja? Jesteście tam? No, jesteśmy. Już po wszystkim? Tak. Pozostało wsiąść do auta i odjechać. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Dzięki. To co, idziemy? Idziemy. Jeszcze raz dzięki. No szkoda Dodgera, no. Zgłasza nas przez radio, że wróciliśmy. Czekaj, najpierw do Stelli zadzwoń. Pieprzenie, a ten przeżył. No ładnie. Ten akurat jeden przeżył, no. Cześć, Wi. Co ci gliniarze tam odwalili? Powiem tak. Nigdy, ale to już nigdy, nie będę pracować dla NCPD. Okej, Wi, twój sekret pozostanie twoim sekretem. Ale klienci zadowoleni, kontrakt zamknięty. A, szkoda tego Dodgera, miał poczucie humoru. No ale to trochę nie moja wina, że... Jeden gościu, mimo całego mojego prawidłowego podejścia, nie dał się złapać od tyłu. No, jeden moment poszło nie tak. No tak to bywa na akcji czasami. Możesz dobrze zaplanować. Możesz posiadać odpowiednie umiejętności. Ale coś pójdzie nie tak i trzeba z tym żyć, nie? Palicho, ale muszę przyznać, że zadanie naprawdę z jajem. Ciekawe, czy jest tu więcej takich w Dogtown. Właściwie to w Pacyfice ciągle. Nie w Dogtown. No nic. Telefon od Rida jeszcze się nie przydarzył, więc trzeba połazić i poszukać innych wyzwań. Dobrze mówię? No raczej. To jak tam? Dziebniemy sobie jeszcze jakiś kontrakcik? Skoro tak dobrze idzie. No może idzie dobrze, może idzie gorzej, no różnie to bywa. Poszło nie pomyśli. Ciekawe. Czy na tego Dodgera można byłoby jeszcze trafić przy innej okazji? Może tak, może nie. Ważne, że gliniarze żyją, co? Całkiem ładny zakątek. To nie tu były sklepy? Potrzebuję tłumik kupić. Jest sklep z ciuchami tutaj, ale... Poza tym nic więcej. Raczej. O, fuck. Nie sądzę, żeby mieli tu tłumiki, ale przynajmniej zobaczymy. Dzień dobry, panowie, dzień dobry. Chcę kupić jakieś fajne ciuchy. To dobrze trafiłeś, kolego. Ja wiem. Może coś opchnę, bo też mam trochę tych ciuchów. Ale one są niewiele warte. Wszystko się przelicza w zasadzie, no. Im więcej możesz wytworzyć... komponentów, tym więcej jest wart ekwipunek. Ale ostatecznie wszystko się sprowadza do tego, że jednak lepiej mieć komponenty niż ekwipunek. Warto sprzedawać pewne rzeczy dopiero potem, jak się ma tych komponentów mnóstwo. Ja na przykład takich podstawowych komponentów mam grube ilości, więc mogę sprzedawać białe bronie, bo z tego już jest jakiś pieniądz. No, druga poprawka. To brzmi jak nazwa sklepu, w którym można by kupić pukawki, nie? A, albo tłumik. Tłumik mnie kręci. Zielone bronie też już mogę sprzedawać. Tych komponentów... sobie posprawdzam. Tych komponentów też mam już trochę. Ale prawda jest też taka, że implanty... Usprawnianie implantów to jest... Ciekawe, że te sklepy nie są oznaczone na mapie w żaden sposób. Potrzebna mi nowa broń. Wybieraj. Ulepszanie rzeczy kosztuje bardzo, bardzo dużo. Uch, jaki piękny. 121 tysięcy, no. Piękny. I ładna modyfikacja. No mam tą nekomantę. No, to się sprawdza mi ta broń, ale to bym chciał kupić. 121 tysięcy, panie Kany, skąd ja wezmę taką kasę? Co tutaj macie ciekawego? Macie tłumik? Okej. Tłumik sobie założę na ten karabin szturmowy. Bo on ma dosyć dobre obrażenia. Dosyć dobre obrażenia z pojedynczego strzału, 42,03. Nie jest to wybitnie, ale jak się założy tłumik, to jest 100% obrażeń do ataków z zaskoczenia. No to coś, nie? A tu? Proszę. Obrażenie z ataków z zaskoczenia, 10% zmniejszenia obrażeń, 10% szansy na trafienie krytyczne. Generacja czwarta. To też jest generacja czwarta, tylko trochę się inaczej różnią. Inne firmy. A to jest też generacja czwarta. Obrażenia 150% zaskoczenia. Okej. To tak, żeby można nóż zastąpić, nie? Tu jest 150% i tu jest 150%. Tylko tu jest większa szansa na trafienie krytyczne. No, wolę to. No to ma trafić raz i zabić. Nie? Jak nie zabije. Ile ja za to zapłaciłem? 4000. Nie jest tak źle. Może też celownik lepszy sobie załatwić? To zwiększa zasięg. Okej. Nawet nie wiem, jaki ja mam tam celownik. No ale kupmy. Niech będzie. Tu są jakieś różne cuda, które można pozakładać na lufę. Nie w każdej broni to się... Będę pamiętał o tym. Nekomanta 5. generacji tutaj do kupienia. Ciekawe, czy te... Pewnie te zasoby też w sklepach się zmieniają. A tu? Co to jest? To jest też nekomanta? Tańsza? Też 121 tysięcy. Trochę mają inną teksturę jakby, ale poza tym to są 5. generacji karabiny snajperskie typu TEK. Okej. No, polubiłem. Ten klasyczny to też jest dobra rzecz. No ale techniczny to techniczny. Można walić przez ściany. Mniejsze obrażenia sumarycznie, ale... Pal licho. Zobaczmy. Może zamiast noża. Weźmiemy sobie to. I tak tu można zmienić lunetę. I można założyć tłumik. 37. Ale trzeba pamiętać. Tu jest 175% mnożnika plus 150%. To będzie się sumować. Tego nie widać tutaj, ale się sumuje. Więc to powinno być lepsze niż nóż. Sprawdziłbym sobie, jak to strzela, ale boję się, że jak tu zacznę strzelać, to chłopaki się wkurzą. I zrobią zadymę. Poza tym Voodoo Boys to raczej nie pałają do mnie miłością za bardzo. Ale może też nie zwracali uwagi za bardzo na moją tożsamość? Skoro i tak nie uważają za szmatę. No to raczej nie wiedzą, kto im zabił Placida. A pani Madame Brigitte to została stuknięta przez Nightwatcha, więc to już zupełnie jest inna historia. No, czuję, że tutaj może być gdzieś... Ale trzeba poznać to miasto, żeby wiedzieć co i jak. A, proszę bardzo. Czuję, że mnóstwo kasy zmarnuję na tych implantach, ale to jest dla mnie ważne. Więc powszczepiam się. Parę rzeczy chyba też znalazłem po drodze. Słucham. Chcę sobie coś wszczepić. W ogóle fajny jest ten układ. Widać, w którym miejscu wszczepy są. Ale mam, kurde, 146. Jakbym przekroczyć chciał limit, to też pewnie się tym zajmę, bo tu już mam budowę ciała tak do 15, 16, do 15 doprowadzę, opanowanie do 15 już jest. No i wbiję te zdolności techniczne do 20, żeby w te wszczepy zainwestować. Okej, to chwilę potrwa. To są długoterminowe zabiegi. Łukałem się. Totalnie 9 tysiaczków mi zostało, ale wszczepy są warte grzechu. Nowe kiroshi założyłem. Takie, które nie wspiera jakiejś konkretnej broni, ale powoduje, że przeciwnicy będą podświetleni. W promieniu 15 metrów. Podświetla też wieżyczki, urządzenia wybuchowe i pułapki. I to działa przez 60 sekund po wyłączeniu skanera, więc fajna sprawa. Ja mam zawsze dużo czasu zajmuje pozaznaczanie wszystkich przeciwników. Czasami przeciwnik znajduje się za jakąś przeszkodą i nie można go oznaczyć. Wrzuciłem też lepszą pompę krwi, żeby się lepiej leczyć, i wrzuciłem też obwody sprzężenia, to się nazywa. Za każdym razem, jak rozładuję broń w pełni typu tech, odzyskuję 2,25% maksymalnego życia, maksymalnego zdrowia. To może być bardzo przydatne przy takich bardziej intensywnych walkach. Zwłaszcza jak sobie znajdę dobrą tą ruską spluwę, Buraja to się chyba nazywa. To się rozładowuje praktycznie po każdym strzale. Ale też chaos powinien być ok. No i też założyłem sobie kamuflaż optyczny, który powoduje, że jestem niewidzialny. Co może być bardzo przydatne. Pozostałe rzeczy, no dużo jest. Kwestia usprawniania tych wszczepów to jest mechanika sama w sobie. Bardzo jest interesująca i ekscytująca też, bo dużo jeszcze przede mną do odkrycia i dużo jeszcze miejsc do wypełnienia wszczepami. Jako że mam ambicje zapełnić wszystkie miejsca najlepszymi możliwymi wszczepami, no to wiadomo, że mnie to bardzo interesuje. I pośród umiejętności, które mogą mieć znaczenie także w tej całej zabawie, to zobaczmy. Umiejętności techniczne. Tutaj sobie podrzucę parę nowych rzeczy, ale na razie nie potrzebuję. To są nowe wszczepy, nowe miejsce na wszczepy, ale na razie i tak mam wyczerpany limit człowieczeństwa, powiedzmy, więc to nie wchodzi w rachubę. Natomiast to, co mnie interesuje bardzo w kwestii opanowania, to tutaj kamuflaż optyczny powinien się aktywować automatycznie, tylko nie jestem do końca pewny tu. Kamuflaż optyczny aktywuje się automatycznie w trakcie szybkiego skradania lub wykonywania ślizgów. Czyli nie będę musiał go odpalać. Teraz muszę go odpalać. Co powoduje, że mam zajęty ten slot na granaty, a tego nie chciałbym zrobić. Więc kupiłem sobie to tak z myślą o przyszłości. Tutaj wrzucimy granaty, bo one są mi potrzebne. O, granat EMP. Okej. To może być przydatne. Niewiele zadaje obrażeń od tej elektryczności, ale jak ktoś ma wszczepy, to go może nieźle załatwić, nie? Więc albo ten na obrażenia. Gdzie jest fioletowy na obrażenia? Miałem jakiś porządny granat. A może nie miałem, może mi się wydawało. Dobra, zostawimy sobie ten EMP. Jakby trzeba było się jeszcze zmierzyć z robotami. Daj mi się skupić, okej? Pić mi się chce. A to powinno działać, że za każdym razem, kiedy sprint odpalę w trakcie skradania się, no to kamuflaż powinien się włączyć. Czyli sam, dokładnie wtedy, kiedy będzie mi najbardziej potrzebny. No i zwalnia mi się slot, nie muszę się martwić. Kurde, przywaliłem czołem. Wygląda na to. Ruch uliczny jak w centrum miasta. O! Shit. W umiejętnościach związanych ze zręcznością są uniki takie bardziej zaawansowane, bo ja taki mój odskok to jest takie... Też rzadko tego używam, bo niewygodnie mam to obłożone na klawiaturze. Nie potrzebuję tego, więc nie zmieniam obłożenia klawiszy. Ale przy rozbudowanej zręczności można niezłe rzeczy porobić sobie z unikami, z doskokami i tak dalej. Dzień dobry, Wi. Pojedziesz pod wskazane przeze mnie koordynaty i zdobędziesz pewną furgonetkę. Na miejscu będą niemili animalsi. Szczegóły w załączniku. A, to znam to zadanie. To jest standardowe zadanie. Sami człowiek nie wie, czy się weźmie za coś specjalnego, czy niespecjalnie. Zobaczmy, jak działa to podświetlanie. No dobra. Spróbujemy to załatwić po cichu. Ale jakby co, to będziemy strzelać. Spróbuję sobie tą prezydencką pukawkę z tłumikiem. Mhm. Chcemy zobaczyć? Zajebie cię, kurwa! Nie mówcie mi, że przeżyła. No dobra, no to... Dobrze. Cię schylił, skubany. Okej. No muszę powiedzieć, że ta snajperka to potrafi przywalić, co? Chcę się kurwa przyjrzę z bliska! Wspominałem o tej pugawce. Kurde. Brika. Pozostałaś po briku. Tak. Szykuj kart! Muszę zwrócić uwagę, czy moje w pełni rozładowane strzały mnie leczyć. Pięknie siadło! Kurwa, dostaję! Dobra. Mamy furgonetkę. Przejąłem wieżyczkę, ale nie widzę przeciwników. Chyba wszystkich wytłukłem. Tak się, proszę Państwa, czasami kończą eksperymenty. Już. Z tłumikami. Muszę pamiętać, ja bardzo dużo kasy wydaję na te wszczepy. To jest w ogóle bilans ekonomiczny. To jest coś, nad czym trzeba się zastanowić praktycznie od zera. W co warto inwestować, a w co niespecjalnie. No bo ja z jednej strony sobie robię tak, że oszczędzam, przerabiam bronię na komponenty. To nie jest van, którego szukamy. Ej, Johnny. Żeby móc inwestować w implanty. Ale potem się okazuje, że usprawnienie implantów przy użyciu części jest dużo bardziej kosztowne niż przy użyciu kasy. Też nas nie interesuje to. Dobra, Johnny. Ja wyłączyłem to już raz. Leżeć było. Muszę przyznać, że ta prezydencka pukawka to potrafi nieźle przywalić. Żaden z tych wozów? Nie, no tamten jest najwyraźniej. Pijmy się. O kurde, prawie mi coś przegapił. Granat dymny. O, what the fuck? God damn it. Okej. Mogę strzelać, bo rozwalę tą furgonetkę. Dobra. Widziałeś, Johnny? Co za akcja? Fuck, całkiem jak... Jakbym był Johnnym Wickiem. Wiesz, co ci powiem, Johnny? A propos Wicków, miałem wczoraj sobie obejrzeć wieczorem Wicka. I wiecie co? Mam fajnego audiobooka, wolałem audiobooka posłuchać. Nie często zdarza, nie? Coś tu zobaczyłem. Opowiadałem Państwu o tym. Expeditionary Force jest dostępne na BookBeats w polskiej wersji językowej. Chyba 6 albo 7 tomów. I jest dostępny też na Audible 16 tomów. I to jest cudowna absolutnie rzecz. Się w niej zakochałem, to może moja osobista jest potrzeba. Jestem teraz na 12 tomie. Tylko, że kurde, kurewsko drogo tam chyba wychodzi. 40 euro za... bez kitu. Za tom? Ja nie wiem, to może przesadzam. Niech mnie ktoś skoryguje, bo tam jest w Audible jest bardzo dziwny system płacenia. Ej, wyłaź! Bo się kurwa zdenerwuję! Dobra, nie ma co pod tą wieżyczkę wyjeżdżać, nie? Bo mi rozwalą ten wóz, a jednak mam go chyba w stanie mniej więcej... No, to by było na tyle, nie? Rozwalmy to, bo... Potem się znowu włączy. Do tej pory byłem przekonany, że wyłączanie rzeczy... O, ktoś kij baseballowy zostawił. Że wyłączanie rzeczy raczej działa na stałe. Coś się pewnie pozmieniało. Co my tu mamy? Co to jest jeszcze? Zanim się wychylę... Sprawdzę, o co chodzi z tym znacznikiem. 30 metrów stąd. Może kiedyś nie będę tutaj tych zadań brał kilku naraz. Albo wykonywał kilku naraz. Kiedyś część zadań w Night City polegała na tym, że trzeba było znaleźć takie większe miejsca, w których operowały gangi i załatwić szefa tego gangu i pozostałych gangusów? Teraz nie trafiam na te zadania za bardzo. No tutaj dla Mr. Handsa można jakiś wóz ogarnąć, ale wolałbym tego nie robić teraz. No, wszystkie te takie samochodowe zadania to nie jestem zwolennikiem. Może dlatego, że steruję tym wszystkim na klawiaturze. Z kontrolerem byłoby o niebo łatwiej. Ale z drugiej strony, przynajmniej jeżeli chodzi o jazdę, nie? No ale z drugiej strony strzelanie na myszce i na kontrolerze. Tfu, na myszce i na klawiaturze to jest fantastyczna zabawa. Nie chciałbym z tego rezygnować. Nawet nie chciałem robić tych zadań z wanili, że tak powiem. No tam od czasu do czasu się coś przytrafi. Trzeba wrócić do Dogtown. Centralnie do Dogtown. Okej. Właśnie zarobiłeś dla mnie dużo pieniędzy i zirytowałeś animalsów. Lubię ludzi, którzy wiedzą, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Zamykam kontrakt i zostawiam sobie twój numer. No, nikt się nie lubi z animalsami. Sprawdźmy sobie. No to jest ten zakątek. To jest Dogtown. Ja sobie chyba tam... O, na przykład weźmiemy to, skoro i tak musimy zabijać czas, nie? Ale ja sobie tam dojadę już kolejką. Bo nie chcę mi się przejeżdżać znowu przez te punkty kontroli. Kolejką to załatwię szybko i sprawnie. Chcielibyście zajrzeć do Ripperdoca w Dogtown? Jestem ciekaw, jakie ma wszczepy, ale... Gdzie to było? Zadanie, które mnie interesuje, znajduje się z tej strony. Ripperdoc znajduje się z tej strony. To żeby tam się do niego dostać, to trzeba nieźle. Niby 100 metrów stąd, nie? W linii prostej, ale kto by tam w linii prostej próbował? No jakby tak zjechać tędy? Okej. Okay. Nie jest tak źle. A potem, żeby tu wrócić, to się namęczę. Aha, tu te drony zrzucają tymi dronami paczki. Okay. To jest klinika. Trzeba uważać z tymi wszczepami tutaj. Dobra, no. Co złego to nie ja, prawda? No proszę, kto zawitał w nasze skromne progi? Masz jakieś nadprogramowe wszczepy, czy wszystkie już rozdysponowane? Tutaj nic się nie marnuje. Ale jak się nie będziesz targować, to coś dla ciebie znajdę. Ja wszystkim rozdaję wszczepy za darmo, ja muszę bulić grubą kasę. No jestem pod limitem, ale byłem ciekaw, co tutaj mają. Po prostu jakieś fioletowe. Full metal jacket. 17,5% pancerza przy poziomie zdrowia poniżej 50%. Tak, chcemy to pewnie kiedyś, nie dzisiaj. Dzisiaj nas na to nie stać. Stać nas na to. To jest ulepszenie, czyli nie zwiększa limitu wszczepów. Zestrojenie z zdolnościami technicznymi, pancerz większy, pewnie, że tak. Obrażenia od rykoszetu? Nie, po co mi rykoszet? Ja nie chcę rykoszetu. Kurna chata, rykoszet to jest dla broni typu power. A co my tu mamy? Tytanowe kości. To chyba do obrażeń wręcz, co? Ja tam lubię czasami komuś przywalić, ale rzadko. Plus 54% maksymalnego udźwigu. No, to się wydaje interesujące. A zainstalujmy to sobie. 9000. Teraz mam też taki plan, żeby trochę sprzętu sprzedać w sklepach, żeby trochę kasy wyciągnąć. Stanęliście już na nogi po wizycie kosiarzy? A co mieliśmy robić? Siedzieć i płakać? Tutaj nigdy nie mamy lekko. Kwestia przyzwyczajenia. To prawda. To prawda. No, standardowe wszczepy mają. A zobaczmy jak ten udźwig. 425 kg, no teraz to ja mogę. Teraz to ja mogę dźwigać pugawki. Ej dziewczyny. Nic się nie martwcie. Jeszcze 2 butelki zostały. Dyskusja patologii na temat alkoholu i jak szybko się zmarnował. Właściwie nie. Jak szybko się skończył. Dobra, to zmierzamy do celu. W zasadzie nie wiem, co to jest jeszcze za zadanie. Wiem, że fikser wysłał sygnał, że coś tu się dzieje ciekawego. Ale co to konkretnie będzie? W ogóle wydaje mi się, że teraz w tym patchu 2.0, ale może w jakimś wcześniejszym, pojazdy zaczęły znacznie szybciej jeździć. Wcześniej miałem wrażenie, że tak się ślamazarzą. Śniło mi się raz, że zhakowali mi syntę płuca. Już miałem się udusić, kiedy się obudziłem. Ale Indira Baratca umrze naprawdę, jeśli nie pójdzie na układ z szantażystą. Typ nazywa się Milko Alexis i pracuje dla Voodoo Boysów. Wiesz, co masz robić. A jeśli nie, to przeczytaj załącznik. Zhakowali komuś płuco? Nie jest to fajna rzecz, co? Szczegóły Indira Bara za to nie pierwsza i zapewne nie ostatnia ofiara szantażu ze strony Voodoo Boysów. A to gnojki są, nie? To jest okropnie nieprzyjemny szantaż. Że wyłączamy ci płuca albo płacisz. Okej. Zapraszają mnie do radyjka. No, przestałem zwracać uwagę na radio. Faktycznie są 3 nowe stacje radiowe. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Heywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści.